Cześć świat, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat plecaków. Jest ze mną Michał. Siemanko. Michał właśnie zrobił sobie prezent, kupił nowy plecak od Wisporta, także postanowiliśmy nagrać odcinek o tym plecaku. A teraz właśnie jesteśmy nad zalewem w Nieliszu, także bardzo ładne okoliczności przyrody. Z lasu tymczasowo zrezygnowaliśmy właśnie przez to, że no nie da się komfortowo biwakować w tych warunkach. Chodzi mi głównie o komary, jest jakaś plaga komarów w tym roku. Prezent, o którym Maciek mówił, to jest właśnie Zipper Fox 40 od Wisporta. Do tej pory używałem Rakuna 85-litrowego, ale na lato on jest troszeczkę za ciężki i za duży po prostu, tak? Bez sensu było dźwigać dodatkowe kilogramy, także taka wersja 40-litrowa wydaje mi się, że na takie nasze wypady jedno-dwudniowe to jest idealna opcja. W porządku, także zaczynając od takich parametrów technicznych. Waga Zipper Foxa 40 jest to 1850 gram, także w porównaniu do Rakuna 85, który waży 3700 gram, to jest bardzo duża różnica. Jak sama nazwa sugeruje, ma 40 litrów. Tutaj prawdopodobnie jest to faktyczne 40 litrów i jestem w stanie w to uwierzyć. Materiał, z jakiego jest wykonany, to oczywiście Cordura 500, czyli tutaj ten materiał, z którego jest znany Wisport. Tak samo ten, jak i Rakun, również są wykonane z Cordury. Ten materiał jest szalenie wytrzymały, no ale przez to też ta waga automatycznie jest trochę większa w porównaniu do standardowych, takich no, powiedzmy niewojskowych plecaków. Ten plecak powstał na bazie modyfikacji wcześniejszego modelu Silver Fox, który różni się tym po prostu, w jaki sposób ten plecak się otwiera. Wymiary tego plecaka to wysokość 60 cm, szerokość 29 i głębokość 25 cm. Kolejna rzecz, która bardzo tutaj rzuca się w oczy, jest to wszechobecny system Mole. Tutaj nie wyobrażam sobie plecaków od Wisporta właśnie bez tych tutaj taśm, także one tutaj służą do takiej indywidualnej konfiguracji, można przypiąć kieszenie boczne, także praktycznie z każdej strony możemy doczepić jakąś kieszeń zewnętrzną, czy z góry tutaj na klapie, czy po prostu tutaj od frontu. W tym plecaku nie ma żadnych bocznych kieszeni, tak jak na przykład w moim Wisterze 35. Tutaj mogę sobie włożyć jakąś butelkę na przykład na wodę. Tak w tym przypadku nie ma. Jest taka mała kieszonka, ale tutaj butelki nie wsadzimy. Ona jest zakończona tutaj takim ściągaczem zabezpieczającym zamek. To tak na zewnątrz nie ma żadnej innej kieszonki, która mogłaby skrywać jakieś drobiazgi. Tak jak na przykład mój plecak jest podzielony na komorę główną i tutaj jedną komorę mniejszą. Jeszcze jedną taką kieszeń zewnętrzną, tak w tym przypadku tego nie ma. Po obu stronach tego plecaka są takie dwie taśmy zabezpieczające. One jeszcze zabezpieczają tą kieszeń. Również możemy w tym przypadku coś przytroczyć tutaj na zewnątrz. One mają bardzo duży zakres regulacji. Klamry są wykonane z Duraflexu, także no, one są bardzo mocne. Nic się z tym naprawdę nie dzieje. Tutaj od frontu, ja to również mam w swoim plecaku, są jeszcze takie cztery punkty mocowania. Możemy tutaj dokupić oddzielnie taką kieszeń, ona też jest wykonana z takiej siatki. Ta kieszeń zewnętrzna może służyć po prostu jako kieszeń na hełm. Jeszcze trzymając się tutaj boków plecaka, po obu stronach są takie wzmocnione uchwyty. One oczywiście mogą służyć jako taki uchwyt po prostu transportowy, tak? Kiedy plecak musimy gdzieś wyżej wsadzić na przykład, czy wyjąć z bagażnika samochodu, jest to bardzo fajna sprawa. Standardowo tutaj mamy system szybkiego wypinania, także jak coś by się działo, żeby szybko zrzucić plecak z ramion, to po prostu naciskamy te klipsy i wypinamy go. Jeżeli mamy trochę więcej pakunku, chcemy się pobawić, to też tutaj mamy z przodu dwie takie klamry, tu możemy je regulować, jeżeli mamy jakąś matę na przykład, tak, albo cokolwiek, to możemy sobie tutaj przytroczyć, także naprawdę miejsca jest bardzo, bardzo dużo. Jeżeli na przykład takie rozwiązanie nam nie pasuje, to tą taśmę możemy sobie tak ustawić, że po prostu na przykład matę możemy wsadzić tutaj w dolną część plecaka. Także mamy dwie opcje, albo tutaj, albo po prostu tutaj. Jeżeli tego nie używamy, no to oczywiście nadmiar możemy sobie tutaj skompresować i schować, tak? Jakoś to zaplątać tutaj, nie ma z tym problemu. No, jasną rzeczą jest to, że jak już kupujemy plecak, no to musi być na maksa wygodny. Także w tym przypadku też się nie rozczarowałem, bo wcześniej testowałem sobie ten plecak na takim dłuższym marszu. Oczywiście jeżeli chodzi o pas biodrowy, no to on jest w moim przypadku w tym miejscu, w którym być powinien, czyli tutaj znajduje się na biodrach. Także pas biodrowy no, spełnia swoją funkcję. Oczywiście w pełni regulowany. Nadmiar tych pasków to oczywiście tutaj się chowa, można go dostosować pod siebie. Pas piersiowy dociągam zawsze tak w miarę mocno. Także szelki również bardzo szybko się reguluje. Jeszcze tymi paskami do pionu dociągam i jest naprawdę ok. Pas biodrowy jest bardzo szeroki, także on tutaj bardzo dużą płaszczyznę zajmuje, więc nie męczą się biodra, a jednocześnie odpoczywają plecy. Plecy plecaka są odpowiednio
usztywnione. Ta gąbka jest zabezpieczona takim materiałem, który no ma się nie machacić, tak? Szelki te są dosyć szerokie, są grube, przy tym jest miękka gąbka. V-Sport wykorzystał ten system nośny SAS, także plecak jest usztywniony za pomocą takiej szyny stelażu, który jest wyjmowany. Stelaż jest wykonany z włókna szklanego. Stelaż wygląda w taki sposób. No jest dosyć sztywny, tak? Jest elastyczny, bo musi pracować, ale skutecznie usztywnia plecak. Taka wada tego rozwiązania, która mi się przytrafiła i też widzę, że u Michała zaczyna to się robić, jest właśnie to, że ten stelaż tutaj przeciera tą część materiału. W moim Whistlerze doszło do takiej sytuacji, że przetarłem tutaj ten materiał, także ten stelaż mogłem po prostu tędy wyjąć, ale w ramach gwarancji, bo to też jest bardzo ważne, V-Sport daje nam 5 lat gwarancji na plecaki. W tydzień chyba mi to naprawili, także jest w porządku. Pomału przechodzimy do wnętrza plecaka. To, co go wyróżnia, jest to, w jaki sposób ten plecak się otwiera. I ten zamek jest tutaj wszyty po całej długości plecaka, po jednej, drugiej stronie. Także mamy taką odwróconą literę U. Więc ten plecak możemy dosłownie rozłożyć na części pierwsze. Otwiera się właśnie w taki sposób. Możemy przyjąć, że mamy tą klapę górną. Więc jeżeli nie chcemy go rozłożyć całkowicie, to nam to wystarczy. Także możemy tutaj te rzeczy pakować do plecaka w taki sposób kominowy, czyli od góry. Tam mieści całkiem sporo. Tutaj jest hamak od DD. Znacie ten hamak z moich filmów, jest duży. Tarp. Otul od lesowika. I jakiś letni śpiwór Michała. Jeżeli komuś jest mało, to odpinamy te klamry boczne, takie dodatkowo, takie zabezpieczające. To jest fajne w tych zamkach, że nie trzeba się bawić tutaj rozsuwanie, tylko po prostu przyjmiemy i plecak mamy rozłożony, tak? Na części pierwsze. W całkowitym rozłożeniu plecak dzieli się na trzy takie części, które są później zintegrowane za pomocą zamka. Na wewnątrz ze spraw organizacyjnych, na takiej najdłuższej części właśnie tej frontowej, mamy taką kieszeń, tak? Na jakieś drobiazgi. Też jest jedna niezapinana kieszeń, dosyć głęboka. A na tych klapach bocznych kieszenie są asymetryczne. Tutaj mamy tak naprawdę dwie kieszonki wykonane z takiej siatki. Są zakończone takim ściągaczem właśnie. Tutaj jest takie przyszycie, także są dwie. Jest panel z systemem MOLA, także to bardzo fajna sprawa organizacyjna. Noże, latarki, jakąś też kieszonkę można tutaj sobie przytroczyć do tego. Natomiast na tej klapie jest jeden długi zamek. On również jest podzielony na dwie kieszenie, także tutaj możemy naprawdę zorganizować fajnie to miejsce. Jest taka jedna organizacyjna kieszonka, na przykład na jakąś apteczkę, dokumenty, portfel i tak dalej. Na takich słusznych rozmiarów ona jest elastyczna, także można się bawić. Wewnątrz plecaka są dodatkowe cztery uchwyty. Także te za pomocą taśm możemy tutaj sobie coś przymocować, jeżeli chcemy, żeby coś było bardziej stabilne, tak, w plecaku. Tutaj właśnie jeszcze od wewnętrznej strony jest jedna kieszeń. Takie trudności, które zauważyłem przy spinaniu tego plecaka, to jest to, że w takiej konfiguracji, jeżeli wkładamy te rzeczy, to później jest dosyć ciężko właśnie go spiąć, tak? Dla mnie wygodnie jest po prostu, żeby częściowo go sobie zasunąć. O. I dopiero teraz układać te rzeczy. Bardzo praktyczne jest to, że ten zamek jest dwustronny, także jeżeli mamy zapakowany ten plecak i mamy coś na dnie, to żeby się nie dokopywać, to po prostu możemy dostać się do tego od dołu, tak? Wyciągnąć, nie wiem, hamak na przykład w pierwszej kolejności, jeżeli potrzebujemy, tarpa, cokolwiek tutaj mamy. Także z każdej strony do zawartości plecaka się tutaj dostaniemy. Tutaj jedno takie małe sprostowanie, bo wcześniej wspominałem, że ten plecak nie ma takich zewnętrznych kieszeni. Można przyjąć, że taką kieszeń jedną ma. Jest to kieszeń na camelback, ale która jednocześnie może służyć jako kieszeń na przykład laptopa, tak? Także tutaj laptopa 15 mieści. Tutaj jest właśnie taka klapa na rzepę, tak? Przypuszczamy tędy rurkę od camelbaga. Po szelkach. Albo na jedną, albo na drugą stronę sobie właśnie montujemy, tak? Także ten system camelback jest tutaj symetryczny, czy chcemy mieć po lewej stronie, czy po prawej, nie ma to znaczenia. Po obu stronach są po prostu takie klipsy i są to uchwyty na rurkę od camelback. Z takich udogodnień fajne jest to, że plecaki od V-Sporta mają w standardzie pokrowiec przeciwdeszczowy. On jest tutaj schowany na dole w takiej dyskretnej kieszonce. Fajne jest to, że on nie jest robiony jakby tak na miarę samego plecaka. Jeżeli przytroczymy do tego plecaka jeszcze dwie zewnętrzne kieszenie, a także to pokryje cały zestaw, ale to za chwilę pokażę, jak to będzie wyglądało. Na przykład jak nie spodziewamy się deszczu, można zostawić pokrowiec przeciwdeszczowy w domu i tutaj mamy naprawdę bardzo fajną, dyskretną kieszonkę. Także tutaj można jakieś tam drobiazgi sobie jeszcze skitrać, nie? Że w międzyczasie przytroczyłem tutaj jedną kieszeń zewnętrzną. Wygląda na to, że te kieszenie dziewiątki od Rakuna będą pasowały do tego plecaka.
Moim zdaniem jest ok. Tutaj właśnie jeszcze tą taśmę boczną wykorzystałem jako taki dodatkowy stabilizator. I właśnie w ten sposób z 40 litrów, jeżeli komuś brakuje tego miejsca, robimy litrów, wtedy 58. Teraz przytroczyłem tą drugą kieszeń, ale trochę innym sposobem. Po prostu zacząłem rząd wyżej. Wydaje mi się, że oba rozwiązania są poprawne. Kieszenie się trzymają, także tutaj nie ma problemu. Tak jak w przypadku Michała, który ma właśnie Racuna 85 w zestawie, miał te kieszenie, dokupił ten plecak. Także szkoda, aż ich nie wykorzystać, tak, jeżeli będzie taka potrzeba. Bardzo ważne, jeszcze sprawdziłem na stronie Wisporta, jeżeli chodzi o kieszenie, Sparrow i Racun. Racun nie jest dedykowany do tego plecaka, niemniej jednak będzie pasować. Ale dedykowaną kieszenią jest Sparrow, tak? Czyli ta kieszeń mniejsza 5-litrowa. Piątki są kompatybilne z tym plecakiem w 100%. No i dobra, i tak na zakończenie jeszcze pokażę Wam, jak to tutaj współgra z tym pokrowcem przeciwdeszczowym. Także tak jak wspominałem, nie powinno być problemu, żeby tutaj zakryć cały plecak. Myślę, że to, co interesuje większość, to cena, tak? Cena nowego plecaka waha się od 599 zł, czyli od 600 zł do około 719 zł. Są to dane ze strony Wisporta. No, Michał kupił ten plecak używany na OLX-ie. Z tymi plecakami nic się nie dzieje, także używki jak najbardziej można kupować. Michał za ten plecak zapłacił około 450 zł, także nie jest źle. I co, Michał, chyba zadowolony jesteś z tego plecaka, co? Bardzo jestem zadowolony z tego plecaka. Ma bardzo fajny system nośny, wygodny, szeroki pas. 40 litrów, które jest wystarczające na 2 dni, żeby się gdzieś wybrać w teren. Masz 2 plecaki w multicamie właśnie. Michał idzie ostro w multicam, czyli multicam to jest ten kolor. Ale jest masakra, teraz wracamy do samochodu, przechodzimy przez taki mały lasek, ale nawet na chwilę nie można się zatrzymać, bo po prostu tak tną teraz komary, że głowa mała. Także tak naprawdę plecak będzie docierany cały czas. Testowałem go sam na dystansie około kilkudziesięciu kilometrów. Bardzo fajnie mi się układał na plecach. Wydaje mi się, że pod kątem wyjść do lasu, biwakowania też będzie git. No i dobra, to w tym filmie byłoby na tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania o tym plecak, zadawajcie w komentarzach. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. My się z Wami żegnamy z tego miejsca, także dzięki, że oglądaliście. Cześć!